Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Zaczęła się jesień, no to już jest pełna chińska jesień. Szczególnie ten deszcz znamionuje koniec lata. W ogóle ten okres nazywa się Qiu Lao Hu, co oznacza jesienny okres starego tygrysa. W starożytnej historii Chin, w ogóle w podaniach ludowych, to był okres, kiedy stare tygrysy rozpieszczone letnią nadmiarem letniej zwierzyny, leniwej zwierzyny, zaczęły się pojawiać przy domostwach ludzkich, szukając jedzenia baranów, owiec, kóz czy tam psów, szukając łatwego posiłku, i stąd wziął się to Qiu Lao Hu, czyli jesień zaczynająca się odwiedzinami starych tygrysów. Tych starych tygrysów, w tym sensie leniwych, nie mających sił na walczenie i bieganie po lasach za dziczyzną, za dzikimi zwierzakami. W Chinach z wirusem bez problemów, jak na razie ostatnio mówi się dużo o ognisku przy granicy z Mianmarem, starą Birmą. Kiedyś się nazywało to państwo, teraz się nazywa Mianmar. Nie ma większych informacji dotyczących, skąd się ten wirus tam wziął. Prawdopodobnie to jest brak higieny w Mianmarze, bo Mianmar to jest rzeczywiście wciąż krajem trzeciego świata. Plus tam mają ogromne problemy migracyjne, gdyż mają tych Rohingów, którzy uciekają z Bangladeszu, Pakistanu, z okolicznych państw, które nie chcą ich przyjąć, stąd też może ten wirus się wziął. To miasto na granicy z Mianmarem, chińskie miasto, około 200 tysięcy, zamknęli całe miasto, zakazali ludziom wychodzić z domów. No, dbają Chińczycy z głową, myślą o tym, żeby pilnować tego, żeby nie zdemolowało im całkowicie ekonomii, tak jak to się powoli dzieje, czy to w USA. No, nie wiem, jak sobie Europa radzi, jak gdyż nie podążam za bardzo. Ale z tego, co widać, no to nigdzie nie jest za wesoło. Na froncie wojny handlowej między Chinami a USA to samo, czyli pstrykają się po nosie, kopią się po kostkach, wsadzają sobie palce w oko, ale tak generalnie z tego, co znajomi mówią, co pracują, czy to celnicy w Taicangu, czy w Szanghaju, czy celnicy przy odbiorze maszyn i eksporcie, to mówią, że ruch jak zwykle taki sam wrócił po wirusie, kiedy otwarto trasy przepływów towarów wciąż. No oczywiście nie jest to tak jak przed wirusem, ale no ruch jest, czyli jankesi kupują, jankesi wysyłają, no i vice versa. Import zmalał, trochę zmalał import żywności. Dodatkowo wprowadzono ciężkie cła na produkty mleczne. Właśnie nie wiem, czym to jest spowodowane, czy żeby ochraniać rodzimy rynek chiński, ale nie sądzę, że jest na tyle mocny. Czy żeby ukarać tych, którzy nie chcą kooperować z Chinami, bo Chiny używają teraz gospodarczego systemu nie tyle karania, co stosowania polityki, miękkiej polityki. Abstrahując od tego, wczoraj Amerykanie zdecydowali się, Nvidia, to jest bardzo potężna firma robiąca mikrochipy, postanowiła kupić od SoftBanku, od Japończyków ramię korporację ARM, która licencjonuje i wydaje licencje na produkcję mikrochipów. Jeśli uda im się to zrobić Amerykanom, to będzie potężny cios w produkcję i w elektroniczną w Chinach, z tego tytułu, że wtedy Amerykanie będą mieli monopol na microchips, czyli na wszystkie podzespoły, jak to się nazywa, mikroprocesory na całym świecie, szczególnie te dla telefonów, no bo obecna ekonomia to jest ekonomia telefonów z okienkiem, także tak wygląda obecna ekonomia, szczególnie produkcja w Chinach. Także no zobaczymy, co na dłuższą metę będzie się działo. Także widoczne są wymiany ciosów, ale to nie są zbyt ciężkie jeszcze wymiany ciosów, daleko od gorącej wojny, jak co niektórzy władcy bram w Polsce straszą potężną wojną między Chinami a Amerykanami. Ja powtarzam, ta zimna wojna, jeszcze ze 2-3 pokolenia muszą wyżywić się na tej zimnej wojnie, także to będzie trwało. Nie warto się przejmować. Dużo mam pytań dotyczących podatków w Chinach.
od dochodów, także powiem od razu, do $700 jest zero podatków, od 700 do 1500 dolarów jest tylko 10% podatku. Większość podatków jest odprowadzana przez pracodawcę. Pracownik może sobie wybrać, które podatki chce odprowadzać. Obowiązkowe są podatki na Social Security, czyli na emeryturę, która teraz jest połączona z prywatną emeryturą, czyli część trzeba obowiązkowo samemu wpłacać, 6% pensji i pracodawca dopłaca następne 6% pensji. Można wybrać zamiast emerytury wpłacanie na konto mieszkaniowe, jak się nie ma jeszcze mieszkania. Czyli pieniążki te emerytalne wtedy idą na zakup mieszkania, co jest dobrym pomysłem. To już jest drugie, trzecie pokolenie, które wchodzi częściowo na emeryturze prywatnej, czyli zakładowej, i na małej i średniej takiej emeryturze państwowej, a starsze pokolenia to wciąż liczą, czyli te pokolenia 70-80 lat, to pokolenie będzie odchodziło, liczą na emeryturę konfucjańską, czyli wsparcie swoich dzieci, a akurat to starsze pokolenie to nie jest pokolenie jednego dziecka, tylko pokolenie dwóch albo i trzech dzieci, także nie mają się o co martwić. A pomimo jeszcze nie całkowicie sprecyzowanego i wyklarowanego systemu emerytur, nowi emeryci, którzy przychodzą na emeryturę, nie martwią się, bo nie zapominajmy o tym, że Chińczycy przeszli przez potężny wzrost gospodarczy, czyli powstała ogromna średnia klasa, mówi się o 300 milionach średniej klasy, czyli ci, którzy przychodzą na emeryturę, nie mówimy o farmerach, mówimy o ludziach z miast, z fabryk i tak dalej, na pewno mieli szansę zarobić się, czy nawet zainwestować mądrze, czy kupić mieszkania, czy no i przede wszystkim oszczędzać. Nie zapominajmy o jednym, że w Chinach, głównie w Azji, oszczędzanie to jest jakiś narodowy sport. Siadamy czasami przy kolacji i się przekomarzają koledzy, koleżanki, kto więcej pieniędzy ma oszczędzone na koncie. Widzę, czy tam ożenek, czy jakiś inny wydatek. Także prawdopodobnie mnie się też to udzieliło, zminimalizowałem. Raz, że COVID pomógł dużo, a dwa, sam zminimalizowałem swoje wydatki, gdyż no niestety nie ma sensu marnować pieniędzy, lepiej je oszczędzić. Poza tym człowiek idzie lepiej spać, powiem mi jeden znajomy Tajwańczyk, że jemu się lepiej zasypia z większym kontem niż z mniejszym kontem, także woli zasypiać mając oszczędzone pieniądze. Śmieszny komentarz. Ja myślę, że to jest za... Ale dużo racji w tym. Proszę, przed nami Mustang. Dużo Mustangów okupili, bo ich ceny pospadały. Na Chiny wprowadzono takie Mustangi mało podrasowane, czyli 2,4 litra w turbo. Te same silniki, które mają w Mondeo, to jest właśnie ten Mustang tutaj przed nami. Mondeo, mają je w Mondeo 2,4 litra, także to nie jest silny, mocny silnik, także Mustangi można bardzo tanio w Chinach kupić. Wszak nie są popularne, to są raczej samochody sportowe sprzedawców mieszkań, czyli agentów nieruchomości. Wracając do dyskusji na temat podatków, podatki, tak wyglądają podatki od zarobków. Oczywiście im więcej się zarabia, tam w pewnym momencie, jak już się przekracza granicę 7000 dolarów, to już podatki potrafią osiągnąć i 35%, także trzeba liczyć się z tym, im więcej się zarabia, tym więcej podatków się płaci. Wszak są możliwości obchodzenia podatków poprzez rozdzielanie pensji na bonusy, na opłaty z tytułu jakichś tam premii, także unikają podatków Chińczycy i są dosyć bardzo kreatywni. To są dosyć bardzo kreatywni z tym unikaniem podatków. No i do tego jeszcze nam dochodzi możliwość założenia i pracowania na zasadzie, że się pracuje będąc subkontraktorem, czyli mając własną firmę. Dużo firm się bez problemu godzi na to, żeby płacić jako kooperantom, szczególnie tym, co dużo zarabiają, albo przynajmniej część pensji, bo i firmy też ograniczają od wydatków podatkowych swoją kiesę. Także system podatkowy myślę, że mają, jakby to powiedzieć, nie tyle uczciwy, co taki w miarę, można powiedzieć, wybalansowany, także nie szkodzą ludziom. Nie mówimy już o biznesach, które mają dosyć fajne ułatwienia i wszelkiego rodzaju możliwości, żeby oszczędzać na podatkach, plus mają dosyć dużo udogodnień, jak i również dofinansowania z powodu COVID-a.
tu muszę ostrożnie, bo ostatnio dostałem 50 juanów, nie wiem nawet za co, dostałem, myślę, że przeskoczyłem przez ciągłą linię i mi wbiło mandat. A propos mandatów, w tym roku pobiłem rekord poprawnej jazdy, zaledwie tylko 3 punkty zebrałem za parking na miejscu na żółtej linii, a pozostałe drobne wykroczenia to nawet się nie liczą jako mandaty, nie weszły jako punkty, tylko opłaty finansowe. 50 juanów tutaj za parkowanie, 100 juanów za nakręcenie na baranka, na podwójnej jakiejś tam linii, gdzieś tam na wsi, także obyło się bez punktów. Dziwna ta pogoda deszczowa, bo zwykle na jesień nie było aż tak dużo deszczu, wszak ten deszcz pojawiał się później w listopadzie, a teraz mamy połowę września. Także to jest troszeczkę zadziwiające, wszak od razu czucie, ten deszcz jest zimny, szczypiąco zimne kropelki spadają na skórę, powodując gęsią skórkę, co jest dosyć interesujące, gdyż bardzo szybko powietrze się ochłodziło. Dzisiaj jest naprawdę bardzo zimno, 24 stopnie, wszak inaczej się już jeździ, bo powietrze nie jest tak gorące i silnik samochodu nabiera, bierze powietrze zimne i szybciej przyspiesza. Tutaj ładny widok w chmurach z profilu na Wielkie Gacie. To co tam widzicie, obok są dwa hotele przejęte przez firmę, nazywa się W. To firma Hengli kupiła sieć hoteli, która żeruje teraz własną nazwą. Dosyć ekskluzywne hotele, ale pustki, bo we wszystkich hotelach oburzenia na 25%, także nie ma cudów. Miasto mi całkowicie rozkopali przez dodatkowe trzy linie metra. Miało być jedna linia metra, zrobiło się 3 linie metra. No to strach się bać. Wszędzie są poblokowane ulice i nie ma się jak przedostać. Taka ciekawostka, Acura MDX. Sprowadzali ją Japończycy przez jakiś czas do Chin, i bardzo, bardzo mądrze ją reklamowali jako amerykańskie auto, bo ta Acura MDX częściowo była robiona w Stanach Zjednoczonych. I znając animozję między Chińczykami i Japończykami, no ciężko się sprzedają japońskie samochody, ale ten samochód sprzedawano jako luksusowy amerykański samochód, także bardzo sprytny pomysł marketingowo-handlowy. Chińczycy mają łeb do tego. Ja myślę, że to jest najmądrzejsza nacja, jeśli chodzi o finanse i wszelkiego rodzaju fortele przy zarabianiu pieniędzy. A przy okazji forteli znowu tym razem, no ja tu widzę fortel, nie wiem czy reszta świata będzie widziała fortel. Te fortele są, zaraz wam powiem, tylko wam pokażę fajne ujęcie, o widzicie. Przez szyberdach ujęcie Wielkich Gaci. Teraz tutaj zrobili wjazd i pod spodem jest parking, także można sobie pod spodem zaparkować. Myślę, że to fajnie będzie, ciekawie wyglądało. Nie będę otwierał dachu, bo naleje mi się. Tradycyjnie do Tesli na lawetach i nią na lawetach pojawiają się nowe Discovery, też na lawetach. Coś Hindusom się nie udają te samochody. Dużo widuję ich na awaryjnych, zepsutych. Zresztą mają problemy Jaguar i Range Rover, Land Rover mają w Chinach problemy. Zresztą obydwie fabryki są niedaleko mnie w Changzhou. Dosyć duże centrum samochodowe, tam jest i Toyota, i Honda, i sprzedają się jak mogą. Wracając właśnie do forteli, no, wyszły cyrki z firmy Mulan. Amerykanie Disney wydał $200 milionów na... Ale chyba źle pojechałem, ale spróbujemy się przedrzeć. $200 milionów na produkcję tego filmu, epopei o heroinie, bohaterce chińskiej. No ale chyba się coś przeliczyli. Nie wiem, czy to chcieli się... Trudno powiedzieć, co mieli w głowie, co planowali z tym firmem Mulan. Wszak, proszę, niech pan idzie. W każdym razie, no nie wyszło im coś. Sprzedaż jest bardzo słaba i kina są puste. To raz, a dwa, dobór aktorów i oczywiście mało tego, dobór aktorów, jak i również, kurczę, ale tutaj zabudowali, no zgubiłem się jak wujek w Czechach. Będę musiał zrobić jakiś taki dziwny zakręt tutaj, może mi pozwolą.
No i puste kina są na tej Mulan, ludzie nie chodzą. W Stanach no, od razu wrzucili go na Netflixa, czy tam na ten Disney Premium. No i Mulan się nie sprzedaje, 200 milionów znikło, zniknęło, znikło. I o co chodzi? No jest teraz, o jaką ładną bramę tutaj zrobili, proszę bardzo. Zhongnan Center. Ciekawe, co to będzie. Następne budynki budują następne galerie. Dodam, że to był potężny koszt. Kręcili film w Chinach przez dobre 2 lata, no i coś im nie wyszło. Także nie wiem, czy ten następny fortel chiński. Wszak zatrudnili plejadę najlepszych gwiazd kina chińskiego. Donnie Yena, Yifei Liu. Także dosyć znane nazwiska. A film jest flopem. No w gruncie rzeczy rozumiem troszeczkę. Zresztą nie wiem, gdzie oni mieli głowy. Amerykanie robią film o historii Chin po angielsku i próbują sprzedać ten film Chińczykom. To taka dosyć ciekawa. Nie zmieniaj pasa. Ludzie w deszczu pracują. Podobno, ja się kiedyś dziwiłem, dlaczego oni w deszczu pracują, ale mi powiedziano, że to jest właśnie spowodowane tym, że lepiej jest, bo jak zakopią i zasadzą w deszczu, no to będzie od razu od ręki rosło i ładnie rosło. Wszystko się przyjmie. Także wracając do tego fortelu, no kto normalny by robił Chińczykom film po amerykańsku, znaczy po angielsku, amerykański film o historii Chin. To tak jak gdyby, nie wiem, czy to trafne, bo trafne i próbował sprzedawać Chińczykom, to jakby Rosjanie robili film o historii Polski po rosyjsku i próbowali go sprzedawać w kinach polskich, także nie wiem, czy to trafna parabola przenośnia, czy nie, ale mniej więcej tak to wyszło. No i Disney utopił 200 milionów. Gdzieś tam w tle jest rozgrywka między Disneyem a inwestorami chińskimi, chyba Legendary Pictures. Oni tam zainwestowali pieniądze w poprzednie filmy, na których do teraz się nie dogadali, nie rozliczyli, a szczególnie chodziło chyba o jeden z tych Transformersów, ale już dokładnie szczegółów nie pamiętam, będę musiał podłubać w internecie. Właściwie tyle na tyle na dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam rodaków w Polsce, na świecie i we wszechświecie. Mam na imię Jarek, a mieszkam w Chinach od 11 lat.